Nie, nie, nie często mam okazję występować, bo ostatni raz chyba występowałem tam 5-6 lat temu. W międzyczasie zająłem się po prostu robieniem biznesu. Na konferencje rzadko chodzę, bo uznałem, że dużej wartości z nich nie ma. To, co chciałem Wam dzisiaj... Zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj. No. Słuchajcie, to ja chciałem Wam powiedzieć o tym, o skalowaniu biznesu, ale kompletnie z innego punktu widzenia. Po pierwsze, my jesteśmy całkowicie inną firmą, na innych rynkach działającą i w inny sposób i dla innych klientów niż moi poprzednicy, niż InStreamly i niż doc Planner. View Storefront dla tych, co, co nie znają, to jest... Z jednej strony open source, dzięki któremu można zbudować szybsze, bardziej lepiej skalowalne, bardziej dopasowane gdzieś tam do, do możliwości takich wymagających e-commerce'ów frontendy. Z drugiej strony jesteśmy platformą i takim SaaSem B2B, który siebie gdzieś pozycjonuje pomiędzy takim klasycznym, zbleboksowanym SaaSem B2B, a w pełni customizowalnym frontendem. I to, o czym chciałem Wam powiedzieć, to jest nie o tym, jak wychodzić na kolejne rynki, bo to już moi poprzednicy rozwinęli te, ten temat, ale o tym, z jakimi bolączkami, z jakimi problemami styka się organizacja w momencie, kiedy stara się rosnąć i to rosnąć bardzo szybko. Z mojej strony kilka słów o mnie. Mogę sobie powiedzieć, że jestem takim, mówi się czasami w Polsce, nie wiem. Seryjnym przedsiębiorcom. Tak? Więc za, za mną w sumie trzy projekty. Viewstorefront jest czwartym. Zaczynałem tutaj oczywiście od po polskich lokalnych rynków, od Nexto, MFindu. Wszystkie były finansowane też z pieniędzy w Venture Capital, więc sporo doświadczeń zebrałem, jak zbierać duże rundy finansowania, jak w ogóle współpracować z funduszami Venture Capital, jak do nich raportować jak układać picze sprzedażowe. Pełniłem rolę już tak naprawdę wszystkie możliwe w tych dotychczasowych organizacjach, bo byłem zarówno CEO, CPO, COO, CMO, to czego wymagało życie od foundera, zwłaszcza na tym początkowym etapie, to tego trzeba było się po prostu podjąć, tego trzeba, to trzeba było zrobić. Jesteśmy w sumie czwartą spółką z, po, z Polski, firmą, która się dostała do Y Combinatora, więc mogę o sobie w tej chwili mówić, że jestem alumni Y Combinatora, jestem jednym z trzech cofounderów founderów Fronta i pełnię rolę Chief Operating Officera, czyli generalnie takiej prawej ręki egzekucyjnej, to o czym tutaj moi poprzednicy mówili. Generalnie jestem odpowiedzialny za egzekucję w firmie i wdrożenie tych wszystkich wielkich planów, ekspansji, myślenia globalnego na to, żeby faktycznie to się wydarzyło. Tak? Trochę o samym Wikiforfroncie. Nasza historia jest podzielona na takie dwa, dwa etapy. Najpierw byliśmy firmą, nawet nie firmą, byliśmy wewnętrznym projektem w ramach Diwante. Dla wielu z nas pewnie Diwante jest znanym, dużym, cenionym software house'em pochodzącym z Polski, operującym na skalę międzynarodową. Front wyrósł w ramach Diwante jako projekt open sourceowy, wynikający z wewnętrznej potrzeby tak naprawdę tutaj w sumie trzech osób, czyli Patryka, obecnego CEO, Filipa. CTO plus Piotra Karwatki, współzałożyciela Divante, którzy się zmagali z takim problemem na rynku, że po prostu frontend dla Magento był beznadziejny. Tak? A Divante oferowało swoje usługi dla klientów Divante, dla, dla klientów, którzy chcieli wdrażać Magento, no i szukali jakiegoś rozwiązania i w ten sposób doszli do, do tego, że powinni stworzyć technologię, która pozwala w sposób jeszcze szybszy, łatwiejszy, bardziej przyjazny tworzyć fronty dla dużych e-commerce'ów. Więc tak sobie ten projekt tam, bo budował się przez 2-2,5 dwa, dwa roku, osiągnął znakomitą trakcję jako projekt open source'owy. Wstępnie został więc zwalidowany. Wystorefront stał się jednym z, naj, z dziesięciu najbardziej popularnych open source'owych projektów globalnie dla, dla e-commerce'u. Jeżeli mówimy o projektach dla frontu, to jest. Jeden z trzech najbardziej popularnych front, projektów frontendowych według tam GitHuba. No i w pewnym momencie założyciele diwantes z, tutaj z, z, z founderami Viewstore Fronta postanowili wyspinałtować, czyli wydzielić ze struktur większej firmy Viewstore Fronta, no bo okazało się, że te cele, które były zakładane względem i oczekiwania względem samego Diwante, czyli oczekiwania, na przykład taki, żeby produkować jak największą mebidę, versus budować produkt, który wymaga przez kilka kolejnych lat super dużych inwestycji w skalowanie, w RD i mnóstwo innych rzeczy, zaczęło to się po prostu rozbiegać. Więc pojawił się taki po pomysł, żeby to wyspinałtować. Przez kilka miesięcy to w ogóle nie, nie szło kompletnie ze względu na różne oczekiwania udziałowców bezpośrednio już Diwante. I w tym momencie ja się pojawiłem, kiedy chłopaki się poddali, powiedzieli, że nie potrafią e, zrobić tego spin-outu, że potrzebują kogoś, kto się po prostu e, za, za to weźmie. I w ten sposób, rezygnując przy okazji ze swojego poprzedniego projektu, którym był M-Find, dołączyłem tutaj do, w 2020 roku w, w lutym do Viuster Fronta. Spinał to okazał się bardziej bolesny niż mi się wstępnie wydawało. Na tyle bolesny, że jeszcze w czerwcu 2020 roku myślałem o tym, żeby opuścić ten projekt, rzucić to w cholerę i się w ogóle z tym wszystkim poddać, bo to się prawdopodobnie nie, nie uda. Ale na tyle byliśmy za zawzięci, za, zacisnęliśmy zęby że dopiliśmy swego i w grudniu 2020 roku zrobiliśmy trzy rzeczy, które się wydarzyły tam w przeciągu tak naprawdę dwu, dwóch tygodni. Po pierwsze wydzieliliśmy się ze struktur Diwante. W gronie udziałowców nie ma Diwante, co nam też było potrzebne z, z punktu widzenia strategicznego. Dostaliśmy się tego samego dnia, w którym praktycznie się wydzieliliśmy do Y to było wiecz wieczorem, a Rankiem tego samego dnia pozyskaliśmy rundę z seedową na półtora miliona do, dolarów od dwóch polskich funduszy, które uwierzyły po prostu w ten projekt. Ale tak jak mówię, nie, nie było to proste przez cały 2020 rok z Patrykiem mieliśmy ponad 150 piczy do venture capital. Była pandemia, było trudno, nikt nie wiedział o co chodzi? Nasz biznes w ogóle też był bez żadnego rewe bez modelu biznesowego, bez produktu, który można było w jakiś sposób mo monetyzować. Dostaliśmy się do YC, byliśmy oddzielną spółką, z oddzielnym ze zespołem. Zaczynaliśmy z zespołem siedmioosobowym w styczniu zeszłego roku, czyli 221. 1 w tej chwili jesteśmy zespołem ponad 80 osobowym, prawdopodobnie tam w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy dobijemy do ponad setki. W międzyczasie to, co żeśmy z, zrobili, to tak, zbudowaliśmy produkt nie tylko open source'owy, ale też nadający się do, no, do monetyzacji, czyli po prostu SASA B2B. Pozyskaliśmy kolejną rundę finansowania na 17,4 miliona do, dolarów już na rynkach międzynarodowych. W międzyczasie przenieśliśmy się też z główną spółką do Stanów Zjednoczonych. To też Wam później opowiem, że to wcale nie jest takie straszne, jak się wszystkim wydaje. I w ciągu roku żeśmy od zera zbudowali biznes, który w tej chwili już... Styczeń zamknęliśmy z 1 milionem dolarów ARR-u. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest ARR, bo na przykład nie pracowali wcześniej i nie mieli styczności z sas b B2B, to jest podstawowa metryka, na podstawie której się liczy wartość i tak naprawdę, czy, czy projekt ma sens, czy nie ma sensu, jeżeli generuje ARR-y, czyli powtarzalne, rekurencyjne. Przychody to super. Nie generuje takich rekurencyjnych przychodów, no to słabo, no bo po to jest SaaS B2B, żeby żył z e, su, subskrypcji. E, Agenda na dzisiaj jest: e, po pierwsze, chciałem Wam e, przekazać taką rzecz, żeby myśleć od początku globalnie, czyli opowiedzieć trochę o takim e, czymś, co ja nazywam global mindset. E, Później chciałem przejść do czteropunktowej formuły na skalowanie. To jest całkowicie mój, mój pomysł gdzieś tam autorski, który się wykuwał przez ostatnie kilka lat pracy ze, ze startupami, a na końcu chciałem już przejść tak bardzo mocno na ziemię i powiedzieć wam, że nie takie straszne to skalowanie, jak się wszystkim wydaje, bo na przykład założenie spółki i rozpoczęcie działalności w Stanach Zjednoczonych czasami jest o wiele prostsze niż rozpoczęcie tej samej działalności w, w Polsce. Mówię o takim fizycznym, operacyjnym roz, rozpoczynaniu. Więc to, te porady, które ja tutaj dla was mam, to są raczej skierowane do tych wszystkich, którzy budują, bądź planują budować firmy software'owe, sasy, czyli firmy technologiczne, które od początku do końca mają swoich odbiorców globalnych i nie muszą być tak jak do doc planner czy na przykład wielu różnych marketplace'ów lokalizowane, ale z natury rzeczy są produktami globalnymi. Jeżeli budujemy tego typu produkty zachęcam wszystkich, żeby od razu przestawili się na inne tryby myślenia, żeby od razu myśleli od pierwszego dnia o sobie jako czy o firmie, o założycielach, o strukturach jako o firmie globalnej. Nie o firmie lokalnej, która najpierw zaczyna coś robić jakiś MVP w Polsce czy tam w Europie Środkowo-Wschodniej, jakkolwiek duży ten lokalny rynek by nie był, tylko żeby od razu pierwszego dnia myśleć sobie, o, o sobie jako o firmie globalnej. Pewnie nam było łatwiej, bo projekt był tak naprawdę od razu globalnie zorientowany i mieliśmy tych odbiorców, zwłaszcza pochodzących z open source, ze wszystkich możliwych kontynentów. Tak? Ale myślę, że nie udałoby się nam tych wszystkich rzeczy z, zrobić w, w ciągu jednego roku, gdyby nie, to, nie ten tryb myślenia. Druga rzecz to jest ambicja. Tutaj e, e, koledzy z Divante nas na, nazywali chorobliwy. E, ambitnymi e, i takimi czasami aż przesadnie pewnymi siebie, ale wydaje mi się, że bez takiej chorobliwej ambicji, osiągnięcia naprawdę bycia e, i tej pozycji numeru jeden, bo my jako Wistorforn walczymy o to, żeby zająć pozycję numer jeden na rynku globalnym. Więc nie interesuje nas w ogóle bycie numerem 10, 15, 5, 7. E, próbujemy zrobić disruption na tym rynku, więc musimy być. Numerem jeden, żadna inna pozycja się tak naprawdę na, dla nas nie liczy. Może to się wydawać w jakiś sposób, nie wiem, butne, przemądrzałe, ale mi się wydaje, że bez tego typu sposobu myślenia projekty się po prostu nie udają. Founderzy muszą myśleć w ten sposób o swoich projektach, musi im się udać, muszą zająć ten numer jeden i muszą myśleć globalnie. I kolejna rzecz to jest, trzeba być cholernie upartym. Gdybym wtedy w, w czerwcu 2020 roku się po prostu poddał, nie byłoby mnie tutaj, nie opowiadałbym o żadnym froncie, pewnie jakaś inna firma może zajęłaby naszą niszę, w tej chwili no, naprawdę trzeba mieć du, 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 dużo wewnętrznej siły i przekonanie, że tak naprawdę się, się uda, jeżeli robisz 150 pitchy do VC i słyszysz ciągle nie, 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 nie no to Faktycznie mo, mo, można zrezygnować, i, e, i to jest przekaz do tych wszystkich, którzy myślą, że robią rzeczy bez sensu, bo tam trzech, czterech, pięciu, dziesięciu doradców im powiedziało, że to kompletnie nie ma sensu. E, Serie wcale nie było też prostsze, ale to, to jest trochę inna historia. I tak. Zaczynając od, od środka organizacji, co ja uważam, że jest ważne przy budowaniu tego typu po, po projektów globalnych to my wyszliśmy od założenia takiego, żeby najpierw określić, gdzie my jedziemy. Trochę to jest tak, że inaczej przygotowujemy się na podróż, jeżeli planujemy, nie wiem, wspiąć się na jakąś górkę świętokrzyską, a inaczej planujemy naszą wyprawę, jeżeli chcemy się wspiąć na Mont Blanc, a inaczej na K2. Więc myśląc o firmie i zaczynając myślanie o firmie i zaczynając od wizji, misji, wartości, określamy dla firmy, w którym kierunku my w ogóle idziemy. No bo to zdeterminuje nam tak naprawdę wszystkie inne kolejne działania. Zdeterminuje nam chociażby to, jakich ludzi my zatrudniamy, z jakimi ludźmi chcielibyśmy pracować, w jaki sposób chcielibyśmy budować tą organizację. W, w przyszłości, więc to jest super ważne. Inaczej przygotowuje się wyprawę właśnie na Monte a inaczej na jakąś lo, lokalną górę. To jest kompletnie inny zespół, inny sposób przygotowania, inne doświadczenia, oczywiście też inne pieniądze za, za tym idące. Tak? Ko, ko, kolejna rzecz, to. to... Jak już wyznaczyliśmy sobie tą misję wizję, tutaj znowu w sposób strasznie ambitny, żeśmy po, po, podeszli do, do, do tematu, bo powiedzieliśmy sobie, że chcemy być standardem rynkowym, tak? Standardem rynkowym, czyli chcemy być takim WordPressem dla świata blogowego, ale dla świata e-commerceowego. Trochę. Porąbane dla startupu, który ma ze, zero przychodów, jakąś trakcję open source'ową, i dopiero chłopaki zebrali się tam w siedem osób i chcą za, zawojować świat. Ale taki sposób myślenia zdeterminował na przykład to, jakie my zasady w firmie wprowadziliśmy i z jakimi ludźmi chcielibyśmy pracować. W ten sposób przeszliśmy do kolejnej fazy skalowania firmy, to jest do budowania struktur organizacyjnych. I generalnie to, co tutaj widzicie, może w sposób nie, niewyraźny, to jest w tej chwili struktura organizacyjna Justor Fronta podzielona generalnie na, na trzy działy: na go-to-market, operacje i na RD. Tak? RD rozumiane jako ca, cała technologia i było budowanie produktu, więc wszystko wrzuciliśmy sobie do takich trzech du, du, dużych worków. O tym, o czym nie wspomniałem. Vistor Fronta budujemy w 100% zdalnie. Nie mamy praktycznie żadnego biura poza takim małym biurem gdzieś tutaj w Warszawie na przetrzymywanie do dokumentów, więc cały zespół powstaje zdalnie. Więc tych wszystkich ludzi, to są prawdziwi ludzie, którzy w tej chwili pracują w Vistor Froncie. Wszystkich zatrudniliśmy zdalnie, pracujemy z nimi zdalnie, z dużą większością tych osób ani razu nie widzieliśmy się face to face. Co, co, co też jest trochę różnym doświadczeniem niż wiele innych firm, które na przykład na czas pandemii musiały się przenieść z biura do pracy zdalnej. My w ogóle tego typu myślenia nie mieliśmy. Biuro jest na tyle wyludnione w Warszawie, że tam przychodzi raz na tydzień może dwie czy trzy osoby. Jeżeli chodzi o, o ludzi, jak oni są rozrzuceni też w. W skali międzynarodowej, to też tutaj był od razu za, zapoczątkowany ten tak zwany global mindset, o którym wcześniej wspominałem, bo ludzi, tak, mamy, mamy inżynierów zarówno na Filipinach, mamy inżynierów w Australii, mamy inżynierów pochodzących tam z Ukrainy, z Polski jest oczywiście duża grupa inżynierów, mamy ludzi pra, pracujących tutaj z Europy Zachodniej, to są tam Malta, Dania teraz mamy dwie osoby z, z Portugalii, kilka osób z, z Brazylii. Mamy też jedną osobę z południowej Am Ameryki plus rozwijamy oczywiście zwłaszcza w, w zakresie go, go to market, czyli sprzedaży i ekspansji, swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. Tak? więc to myślenie globalne też wymusiło pewien sposób działania wewnętrznego o organizacji. To, o co Ty się pytałeś, o, o zmianę sposobu komunikacji wewnętrznej, to mieliśmy chyba taką dyskusję, nie wiem, z 8 czy miesięc, 9 miesięcy temu, w jaki sposób będziemy się wewnętrznie komunikować. I to było, dobra, przestawiamy się na, na angielski i następnego dnia byliśmy przestawieni na angielski. Dla tych, którzy byli troszeczkę oporni, dodaliśmy na przykład na kanałach Slackowych Dodatkową tam ikonkę EN i na tych kanałach posługujemy się tylko i wyłącznie angielskim. Oczywiście sztuczne by było, gdybyśmy w komunikacji pomiędzy dwoma Polakami komunikowali się po, po, po angielsku, więc oczywiście wtedy, jeżeli są sami Polacy, mówimy po polsku, ale oficjalnym językiem komunikacji dla całej firmy jest język angielski, w nim wszystkie dokumentacje, komunikacja, slaki, cokolwiek sobie tam wymyślimy. Jest sposób, jest po angielsku. Global Mindset też pozwolił nam się bardzo szybko otworzyć na talenty z wielu innych krajów. Tak jak mówiłem, od Australii po, poprzez Europę Zachodnią, przez Brazylię, kończąc na Stanach Zjednoczonych. Jednym z naszych pierwszych key hires po zebraniu rundy A było zatrudnienie Chief Revenue Officera, doświadczonej osoby, Gordany, prosto z Silicon Valley, czyli mówimy tak, chcemy być numerem jeden, nie możemy grać z, z zawodnikami tam e, klasy C, D i tak dalej, musimy mieć oczywiście e, drogich, ale bardzo, doświad bardzo doświadczone, ale też głodne osoby, które z nami ten cel będą chciały tutaj e, razem osiągnąć, więc jednym z pierwszych, zatrudnień była właśnie Gordana w Stanach Zjednoczonych. Uważamy, że to był super ruch, bo czym szybciej przyjdzie do nas osoba, która już to robiła i tam była, tym szybciej ta organizacja będzie się po prostu poruszać do, do przodu, bo nie będziemy uczyć się na błędach. Więc jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy zatrudniać, nie wiem, tańszych, słabszych ludzi, ja od razu odradzam wszystkich za, zatrudnianie Słabszych zawodników, płacenie nawet ludziom więcej, więcej niż to są standardy rynkowe, ale jeżeli faktycznie mamy z tyłu głowy to, że chcemy bardzo szybko rosnąć i osiągnąć ten hyper growth, niestety na innych ludzi nas fizycznie nie, nie, nie stać, tak? I to są ciągłe dyskusje wewnątrz firmy, żeby robić ewaluację w osób, które aktualnie pracują w firmie, czy na pewno spełniają te wszystkie kryteria myślenia globalnego, rozwijania firmy na gdzieś tam międzynarodowym poziomie. Kolejna rzecz, jak już zbudowaliśmy te struktury, czyli z jednej strony widzieliśmy, gdzie, gdzie idziemy, mieliśmy już wstępnie zarysowane, jak tę organizację chcemy budować i co najważniejsze, mieliśmy też ludzi, z którymi będziemy mogli tę organizację rozwijać. No to przeszliśmy do tego, żeby tak naprawdę zaczęła organizacja jechać w jednym kierunku i mogła zacząć prognozować sobie jakieś tam wyniki finansowe, i móc przejść na taki bardziej przyziemny poziom za, zarządzania. No bo z jednej strony mamy super ambitną wizję, z drugiej strony mamy tą rzeczywistość egzekucyjną, taką na co dzień, że trzeba coś tam dowieść, gdzieś co, coś wykonać. Ludzie też muszą się czuć za to odpowiedzialni, no więc z początkiem tego roku zaczęliśmy mocno inwestować zarówno w rozwój BIJA, ale też w nasz dział tam finansowo-analityczny, więc ze starej, na przykład metody budowania budżetów rocznych przeszliśmy na coś takiego, co się nazywa rolling forecast. Nie wiem, czy to jest dla, dla wielu osób znane. Generalnie chodzi o to, że jak Biznes bardzo szybko rośnie, to musi też szybko nabywać wiedzę o tym, jak się zmieniają realia. I jak zmieniają się realia, bo nie wiem, przeszacowaliśmy koszty, nie dowiedzieliśmy przychodów, nie wiem, jakieś inne linie są, są super ważne, no to budżet i projektowanie finansowe musi za tym w odpowiednim tempie biec. Jeżeli byśmy myśleli w sposób taki tradycyjny, czyli na przykład robimy sobie budżet w grudniu, zatwierdzamy go tam ze wszystkimi stakeholderami, jedziemy, to okazuje się, że po pół roku, czy nawet już po trzech miesiącach ten budżet jest po prostu często do, do wyrzucenia. Przy czym tutaj zaznaczę, to chodzi o biznesy takie jak nasz, czyli takie, które ciągle się uczą, budują od zera produkty i próbują zrobić prawdziwy dystrap na, na tym rynku. Więc my w tej chwili na bieżąco aktualizujemy wskaźniki w naszych budżetach i na tej podstawie zmieniamy forecasty na przyszłość, tak, żeby móc bardzo szybko podejmować de, decyzje. Oczywiście wiedza o tym, co jest najważniejsze dla SAS-u, a zwłaszcza SAS-u B2B, no to mo można tutaj streścić w tych kilku metrykach i na tych metrykach można generalnie w tych pierwszych latach się generalnie skupić. Nie ma innego celu dla, Startupu, który ma ambicje bycia numerem jeden, niż wzrost. Wzrost to jest jedyny wskaźnik, po którym możemy mówić, czy startupowi się udaje, czy nie. Na tej podstawie, na przykład Karol Ocenia, czy jakiś rynek, tak mówiąc kolokwialnie, zabić, czy dalej kontynuować inwestycje w w sasach B2B, mamy to samo. Więc wzrosty na poziomie MRR-ów, czy tam ARR-ów, w zależności jakim biznesem jesteście. Jeżeli to jest biznes enterprise'owy, to bardziej jest ARR, czyli roczne rekurencyjne przychody. Jeżeli mówimy o SaaS-ie bardziej zbliżającym się do gdzieś tam low marketu, czyli celującym w, w mniejszych konsumentów albo w mniejsze biznesy, no to pewnie bardziej się zbliżamy do tych MRR-ów. ważna metryka, bo pozwalająca nam sprawdzić, jak nasz biznes jest zdrowy. Koksy mówimy o tych wszystkich metrykach, które, tych kosztach, które są wprost związane z generowaniem sprzedaży. Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli byśmy zabili wszystkie inne koszty, bo na przykład coś by się nam nie, nie powiodło, to koksy są takim... Elementem kosztowym w całej strukturze firmy, których po prostu nie możemy zabić, no bo inaczej wywalimy cały biznes. Co wchodzi w ramach koksów? Oczywiście w koksy wchodzą nie wiem, support, infrastruktura, jakieś SLA, tego typu rzeczy, które musimy dostarczać, żeby biznes dalej się kręcił. Na podstawie REWE i koksów wyliczamy sobie marżę pierwszą. Dobre sasy B2B mają marżę na poziomie 70-80% po właśnie koksach, więc to jest taki trochę święty gral. Super sasy B2B mają nawet marże tam około 90%, 90%, więc mają z czego finansować wszystkie swoje działania R&D. Szybko rośniesz, palisz mnóstwo kasy. To nie jest tak, że udaje się osiągnąć hyper growth Bootstrapping jest możliwy, ale to jest trochę inny model biznesowy, tak? Jeżeli mówimy o e, e, hypergrowth, to mówimy tutaj o burn rate'ach, które naprawdę e, gdzieś tam w, w, w kosmos wylatują. E, jak mam duży burn, kasa się kończy, więc trzeba wiedzieć, kiedy ta się kasa, kasa kończy, a to jest liczone metryką e, runway'ową. E, churn też jest super ważną metryką w każdym biznesie, czyli ilu klientów nam wypada, i oczywiście liczba klientów. E MRR, -y, e customers musi ciągle rosnąć, więc tutaj nie ma, to jest jeden tak naprawdę cel dla tego typu e biznesu. No i na końcu przychodzi e strategia, więc jak już mamy te niskopoziomowe liczby, mamy wizję, e mamy wartości, e powinniśmy za zacząć myśleć o strategii. Nie ma lepszej strategii dla firmy produktowej niż product-led growth, więc wszystko się zaczyna i wszystko się tak naprawdę kończy na superprodukcie, który jest ceniony przez wszystkich odbiorców, którzy kupują ten produkt, zostają z nami przez, przez kolejne lata. Pe pewnie się zbliżam do końca, tutaj prze przelecę tylko prze... Naturalnie, Bartku, śmiało. E, słuchajcie... Prezentacja prawdopodobnie gdzieś tam będzie do, do, do dostępna, więc po, pod tym linkiem jak nie, to ja tam prześlę organizatorom link. Zebraliśmy na Notion sporo takich podstawowych porad. Bardzo przyziemnych, jak wystartować z biznesem chociażby w USA. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że założenie biznesu, nie wiem, założenie Incaf w Delaware to jest jeden dzień, a nie 20-30, nie wymaga żadnego kapitału, a kosztuje kilkaset dolarów, plus porada może prawnika, też rzędu tam 1000-2000 dolarów. Więc to są żadne pieniądze w versus to, to, co chcemy gdzieś tam osiągnąć. Otwarcie biura. Ja założyłem całe biuro w San Francisco, siedząc pod Warszawą w swoim, domie, w, to, w swoim domu w Halinowie. Podobnie z numerem telefonu, ze zdobyciem Employer Identification Number, założeniem konta bankowego, z wyborem firmy księgowej. Nie ruszałem się w ogóle tutaj z, 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 spod okolic Warszawy, więc to nie jest tak, że trzeba obecnie. E, robić tą ekspansję, nie wiadomo gdzie wyjeżdżając. Trochę czasy się zmieniły e, prze, przez pandemię, więc e, nie można siebie ograniczać w ten sposób. E, I ostatnia rzecz, no to jest oczywiście, wybierz system do o, obsługi payrollu. Też niebagatelny problem w momencie, kiedy robimy firmę. E, zdalną, tak jak nasza, no to pojawiają się po, problemy z poszczególnymi regulacjami prawnymi. Tutaj mamy Brazylię, tam mamy Portugalię, ten chce umowę o pracę w Portugalii, ten jest kontraktorem w, w Brazylii, e, z kolei inne są uwarunkowania oczekiwania też pracowników, nie wiem, w, w Australii, więc wszędzie to inaczej trochę w, wygląda. Na szczęście cały ekosystem startupowy zwłaszcza to, to oprzyrządowanie, taki ten tooling dla startupów chcących się rozwijać globalnie, znacząco się rozwinął przez ostatnie 2 czy 3 lata, więc są takie narzędzia jak, nie wiem, jak DEAL, jak z Polski pochodzący PILOT, w Stanach mamy GUSTO, więc są już takie narzędzia, że sami nie musimy rozkminiać tego od początku do końca. Jedyne, i to jest ostatnie moje tutaj słowo, nie oszczędzałbym na na prawnikach i tutaj naprawdę rekomenduję do dobrych prawników zwłaszcza e, robiąc co, cokolwiek w, w Stanach Zjednoczonych. Więc. Super Bartku, wielkie dzięki, dzięki wielkie brawa. Zapraszam klasycznie do pytań. Okej, okay, jest tam bardzo daleko. No Cześć, mam pytanie. Jak ogarniacie payroll gro, globalnie, bo mówiłeś, wybierzmy Tula. Ale wiadomo już, macie prawdopodobnie w Polsce pracowników na umowę o pracę, na działalność, działalność jest prosta, Filipiny, jakieś tutaj hinty? Po pierwsze, tak jak wspomniałem, ko trzeba ko korzystać, zwłaszcza do tych payrollów międzynarodowych, korzystać z e, usługi Tulingu, który już w tej chwili jest dostępny, czyli na przykład jeż jeżeli zatrudniamy kogoś z jakiegoś dziwnego kraju, oczywiście lepiej jest to zrobić przez… System typu pilot bądź deal. W Stanach Zjednoczonych to w ogóle jest masakra, bo tam jest to nie jest tak, że stany są homogeniczne i tam wszędzie jest tak samo. Co stan, to, to, to obyczaj. Mamy jeszcze trzy podatki: jest podatek stanowy, jest podatek lokalny i podatek federalny. Więc bez do dobrego toolingu, by to w ogóle nie przeszło, więc na stanę, to się nie zastanawiajcie. Ja tam w, w tym materiale oczywiście rekomenduję Gustos, z którego my korzystamy, ale jest masę innych firm, jest, jest Trynet, jest Paychex i jeszcze jest jakaś, jeszcze jedna firma, z której finalnie usług nie, nie, nie skorzystaliśmy, ale ten tooling… To różnie. Tam, gdzie nam wygodniej jest, to stosujemy tooling. W Stanach wszędzie stosujemy do, domyślnie gusto, bo byśmy się w ogóle nie połapali w tych lokalnych przepisach. Jeżeli kogoś zatrudniamy, kontraktora, ale na przykład na prawie polskim, to korzystamy tutaj z polskich lokalnych przepisów. Wtedy niekoniecznie stosujemy narzędzia typu Let's Deal, ale tutaj konfiguracje są tak naprawdę bardzo różne. Też ciekawym aspektem jest w ogóle aspekt jakiś dodatkowych benefitów płacowych czy tam pozapłacowych dla, dla pracowników. To jest dyskusja nawet z dzisiaj, którą mieliśmy. To jest kompletnie inne są oczekiwania propo benefitów pozapłacowych w Australii, inne w Stanach, inne w Brazylii, a inne kompletnie w Polsce. I porównywanie nawet kwotowo tego to nie ma kompletnie sensu, więc na przykład wyszliśmy tutaj Zgodnie z, tak, z zasadą ekonomii lokalnej, czyli co jest najbardziej wartościowe dla ludzi na lokalnym rynku, to będziemy im do, dostarczać, oczywiście w jakichś tam sensownych ramach. Ale to z, znowu wrócę do, do, do tej pierwszej rzeczy, na którą zwróciłem uwagę przy poprzednim slajdzie. Prawdopodobnie bez dobrych prawników ogarnięcie tego całego bałaganu związanego z, z, z payrollem, z IP, to byłoby strasznie trudne. My mamy już nawet w tej chwili swojego liga counsela w Stanach, który zwiększa cały czas poziom zaangażowania. Oprócz tego mamy do transakcji dużą kancelarię międzynarodową, która nam pomaga to ogarnąć. Super, dzięki Bartku. Czy jeszcze są jakieś pytania z sali? Dobra, to ostatnie dwa pytania. Z sali. Dzięki, cześć Przemek Skokowski. Mam w sumie dwa pytania, pierwsze nie jest związane z jakby wyjściem globalnym, natomiast jestem mega ciekawy, mega motywujący slajd, że wierzyć, ambicje i tak dalej, z ciekawości miałeś trzy egzity. czy zainwestowałeś własne pieniądze w pomysł, czy po prostu dostałeś udział na zasadzie roboty? A drugie pytanie, bo mówię, że szukaliście WC, a drugie pytanie właśnie bardziej globalnie, jak wrażenia z kombinatora, czy rzeczywiście jako dla ciebie, jako przedsiębiorcy rasowego, no to były tam jakieś rzeczy, o których nie wiedziałeś, czy to jest bardziej networkingowo? Wszędzie inwestowałem swoją kasę i wszędzie inwestowałem też swój, swój czas, więc trudno inaczej to, to zrobić, więc przynajmniej jakiś tam, Minimalny udział ten na, na start musisz mieć, żeby rozkręcić ten, ten biznes. E, więc to, to chyba odpowiada na Twoje pytanie. Jeżeli chodzi o Y Combinatora, e, oczywiście po, po, polecam e, wszystkim to, to doświadczenie, bo to jest e, super spotkać się tam z kilku. Z, e, z, e, tam jest chyba obecnie w, w Baczach, jest nawet 300 przedsiębiorców, które równolegle uczestniczą więc jest super okazja do, do wymiany wiedzy. Jest bezpośredni dostęp do mentorów, którzy po, pozwalają e, dopracować przede wszystkim e, pitche i pozwalają dopracować e, to startupom, żeby wiedziały kim one są i w jaki sposób opowiedzieć na zewnątrz, e, co one robią i jaką wartość one niosą. E, my byliśmy tutaj tro, trochę takim ewenementem e, w, w Y-kombinatorze, bo cały czas żeśmy wyprzedzali te wartości, które niósł ze sobą Y Combinator. Kiedy inne startupy się uczyły w Y Combinatorze, jak tam robić produkty, my już musieliśmy wskoczyć i stworzyć swoją definicję produktu. Kiedy przyszedł czas na demo day, okazało się, że dwa miesiące wcześniej podpisaliśmy. Termsheet z Series A, więc uznaliśmy, że w Demo Dayu po prostu nie będziemy brali udziału, bo nam szkoda po prostu fizycznie czasu, bo przed chwilą spędziliśmy co najmniej kilkaset godzin, jeśli nie tysięcy, negocjując różne rzeczy z inwestorami z Series A. Więc generalnie polecam, jak ktoś będzie chciał startować do Y Combinatora, służę tutaj pomocą, bo jednak jest tam jakiś framework, Stojące za, za tym, jak są oceniane te startupy aplikujące do, do Y Combinatora. Więc tak, ale tutaj produkty są różnorakie, i też, jeżeli ktoś myśli, że się nie nadaje do Y Combinatora, to jest w głębokim błędzie. Chyba, że jest firmą tak rozwiniętą jak DocPlanner to fa faktycznie to kompletnie nie ma, nie ma sensu. Do Y kombinatora zgłaszają się startupy, które tak naprawdę mają wstępnie zwalidowany jakiś tam swój pomysł biznesowy, generalnie składający się z jednego, dwóch lub trzech doświadczonych prze przedsiębiorców. Tak więc tutaj czasami są pomysły, które po trzech tygodniach uczestnictwa w Y-kombinatorze pivotują się e, i ko e, kończą Y-kombinatora danego bacza z kompletnie inną ideą. Ok, super, lecę dalej jeszcze tutaj. Hej, dzięki za prezentację, Marcin. E, ja mam dwa ptanka e, związane właśnie ze skalowaniem. Pierwsze to pokazałeś takie trzy bardzo fajne czarty, jak jest rozpisana struktura organizacyjna. I chciałem się zapytać po pierwsze, czy. Wszyscy w organizacji wiedzą o tych czartach, czy to co raczej wy planujecie jakoś na C-levelu, a druga, no jak często jednak jest to aktualizowane versus rzeczywistość, bo jedna rzecz to sobie coś ładnie narysować, a druga jednak rzeczywistość rekrutacyjna. I drugie pytanie: macie te 7 osób, czy na 10 po I kombinatorze, dostajecie kasę, i jak on hands właśnie w tym środowisku takim 100% zdecentralizowanym podeszliście do rekrutacji? Czy najpierw jakaś właśnie. Head of people, czy outsourcing? Jak do tego podeszliście? Dzięki. E, sukces trochę w, w rekrutacji tych wszystkich osób, e, czyli tam pra, prawie już 90 w, te, w tej chwili e, w ciągu roku, jest taki, że nie było osoby w organizacji, która nie brałaby udziału w rekrutacji więc to była trochę taka kultura od samego początku budowania Westerfronta, Fronta, która była nastawiona na rekrutację i na rozmowy z kandydatami, więc deweloperzy, sprzedawcy, ktokolwiek, wszyscy brali udział w, te, w tych rekrutacjach, zwłaszcza inicjatywa wychodziła z, od founderów, więc my byliśmy tą siłą taką pociągową do tego, żeby te rekrutacje prowadzić, też odpowiednio szybko jeszcze z, zanim pozyskaliśmy pieniądze z, z Sirius SA, a wiedzieliśmy, że lada moment dostaniemy zastrzyk gotówki i będziemy e, rekrutować jeszcze e, mocniej. E, jedną z pierwszych decyzji było za, zatrudnienie po prostu u nas de, de, director of people and culture, czyli osoby, która Zarządza i będzie zarządzać nam nie tylko procesem rekrutacyjnym, ale tym, żeby w trakcie skalowania organizacji, na przykład kultura organizacyjna nam się nie, nie posypała w, w, w diabły. Wracając do pytania o orkczartach, to jest niekończąca się robota z orkczartami. Ostatnio to tam pewnie aktualizacje mamy tego org charta co, co dwa czy trzy tygodnie, no bo coś się odkrywa nowego w, w organizacji, więc przychodzi, o brakuje nam takiej osoby, prawdopodobnie tam trzeba zatrudnić lidera, jak będzie lider to zaraz będą jakieś po, po, pod nim osoby, więc to, to, to zaczyna żyć, więc to trochę tak jak z produktem, to nigdy tego nie skończymy, tak. Zaczęliśmy to robić we wrześniu poprzedniego roku i cały czas się rozwija. Okej, okay, super. E, żeby nie było za poważnie, to jeszcze Janek ma tu jedno pytanie.